Czym kojarzycie postawę postępową, antyklerykalną, niech zradne, z odrzuceniem przemocy wobec kobiet i krytyką tuszowania pedofili przez Kościół katolicki? Ale zapewne nawet nie domyślacie się tego. Jakie moglibyście mieć wrażenia, gdybyście żyli w Polsce lat 30. XX wieku? Pokażę wam to przedstawiając ciekawą, prasową polemikę w dyskusji, udział wzięli Tadeusz, Boj Żeleński i Karol Ludwik Koniński, pierwszy z wymienionych, został zapamiętany jako lekarz, komentator i tłumacz francuskiej literatury, wpływowy recenzent, satyryk, cięty, antyklerykalny publicysta. O drugim mogliście nie słyszeć. Badacze historii polskiego piśmiennictwa widzą w nim krytyka literackiego oraz oryginalnego, bezpartyjnego myśliciela politycznego i religijnego. Najbliżej miał do środowisk nacjonalistycznych. Niemniej w połowie lat trzydziestych zaczął się od nich dystansować, bo nie akceptował używania przemocy w życiu publicznym. Naród utożsamiał ze wspólnotą kulturową, moralną, a nie etniczną. Trudno się temu dziwić. Skoro miał wykształcony umysł, wychował się w Cesarstwie austro a jego matka była Szwajcarką. Jeśli lubicie mocne, ciekawe tematy, zapraszam do oglądania. A jeżeli materiał Wam się spodoba, proszę o wsparcie kanału, subskrypcją, udostępnieniem, komentarzem lub łapką w górę. Zaczynamy. Cała historia zaczęła się od tonu bojażeleńskiego zatytułowanego o wyzyskiwaniu dóbr naturalnych. Który umieszczono w tomie słowa cienkie i grube. Jeśli do niego zajrzycie, znajdziecie karykaturalny obraz galicyjskiej szkoły dla chłopców, pełnej zdziwaczałych, nierzadko sadystycznych wykładowców. Autor przedstawił kilka postaci, w tym pewnego księdza katechetę z młodszych klas. Kapłana opisał jako człowieka grubociosanego, rubasznego, prowadzącego barwne lekcje. Ów duchowny miał wybierać sobie spośród uczniów ulubieńców, których obdarowywał pieszczotami i cukierkami. Jeśli dane dziecko pozwalało sobie na zbyt wiele, wyciągał linijkę i był po dłoniach. Ale gdy tylko ukarany zaczął się korzyć i płakać, Odczekiwał chwilę, i brał się za tulenie i obcałowywanie skrzywdzonej ręki. Gdy pewnego dnia zakończył swoje życie, krążyła wiadomość, że otruł się po donosie skierowanym do władz. Pelietonista opowiedział także o nauczycielu języków klasycznych ze starszych klas, którego w przeciwieństwie do katechety ocenił pozytywnie. Czytelnik dowiaduje się o filologu kilku rzeczy. Był to młody, drobny mężczyzna o chłopięcym głosie i na wpół dziecinnej twarzy. Wypowiadał się w przymilny, pieszczotliwy sposób. Przekonywał młodych ludzi, że starożytna, heteroseksualna poezja błysna tak naprawdę wyrażała erosa homoseksualnego. A gdy to robił, zachowywał się zalotnie. Bojżeleński ocenił przedstawionego nauczyciela jako najlepszego i najmilszego pedagoga, którego wszyscy w klasie kochali i przedrzeźniali z czułością i oglądali w specyficzny sposób. W opisie księdza Katechety nie jest lepiej. Autor wplótł w relacje osobliwe, gorszące słowa. Według nich, wśród rozpieszczonych, rozbrykanych dzieci można obserwować wszystkie typy prostytutek pozostających na utrzymaniu bogatych i wpływowych ludzi. Choć pisarz swoją dawną szkołę uznał za barbarzyńską i postulował, by właśnie wprowadzeni do szkół lekarze zajmował się także ciałem pedagogicznym, miał na oku odrębny cel. Zrelacjonowany opis wykładowców poprzedził otwartym podjęciem kwestii homoseksualizmu w relacjach między nauczycielem a uczniem. Pochwalił starożytną grecką platońską pedagogikę łączącą męskiego erosa z kształceniem chłopców. Zastrzegł się wprawdzie, że nie zamierza sugerować niczego zdrożnego, a przy opisie filologa klasycznego wskazał na jego samokontrolę. Ale nie brzmi to przekonująco. Na koniec... Postawił sprawę jasno, doszedł do mocnego przekonania o tym, że odrobina wysublimowanej pederastii może być najważniejszym tworzywem idealnego pedagoga. Przedstawiony tekst o wyzyskiwaniu dóbr naturalnych sprowokował liczne reakcje które zostały przez autora przedstawione i skomentowane w eseju zatytułowanym Pararyż postępowy, a my. wyjaśnia, że przypadkowo pod wpływem wspomnień sprzed 30 lat Podjął różne kwestie pedagogiczne i w konsekwencji spotkał się z wieloma różnymi reakcjami. Do redakcji gazety napłynęły listy od nauczycieli. Jeden z pedagogów pochwalił współczesne szkoły prywatne jako wolne od surowych, brutalnych wykładowców. Podatność nauczycieli na szaleństwo tłumaczył specyfiką zawodu, koniecznością kontrolowania buntowniczej gromady dzieci i bezustannego posiadania racji. Dał do zrozumienia, że jeśli ktoś pragnie pozostać dobrym nauczycielem, Potrzebuje zdolności do seksualnego ukierunkowywania i pobudzania uczniów. Inny wydźwięk miał list do gazety, napisany przez nauczycielkę. Autorka postawiła diagnozę na podstawie zadeklarowanego wieloletniego doświadczenia. Wskazała, że wśród nauczycieli występuje masa psychologicznych, psychiatrycznych i seksualnych patologii, z którymi nie poradzi sobie jeden lekarz. Żeleński wykorzystuje wybrane listy do pokazania tego, z jak dobrym przyjęciem spotkał się jego ferieton wśród specjalistów. Następnie przechodzi do rzucania gromów na klerkalne czasopismo, które ośmieliło się z nim polemizować. Dlaczego? Bo spotkał się z jednej strony z wysyłaniem do zakładu dla obłąkanych, a z drugiej strony z posądzeniem o plagiatowanie kilku niemieckich uczonych, zalecających nauczycielom pederastję. Spróbowała więc przedstawić pojawiające się oskarżenia jako wewnętrznie sprzeczne, świadczące o intencji trzymania ludu w straszliwej ciemnocie, odpowiedzialnej za rozbiory i inne nieszczęścia ojczyzny. Przekonywał, że zajadli krytycy albo mają złą wolę, albo po prostu nie rozumieją żartobliwej, prowokacyjnej konwencji jego wypowiedzi. Wśród oponentów znajdował się m.in. Koninski. On to właśnie opublikował krótką notatkę zatytułowaną Kradziona mądrość, boja mędrca. Oskarżą autora felietonu o wyzyskiwaniu dóbr naturalnych, o kopiowanie niemieckich psychologów, którzy w imię panteistyczno-hegelowskiego kultu za faktu dorobili teorię do perwersji. Ironicznie przeciwstawił zboczone koncepcje prostactwu rodzimej pedagogiki opartej na uczuciach ojcowskich, przyjacielskich i religijnych. To właśnie stało się pretekstem do przeprowadzonego przez publicystę ataku na zwolenników klerykalnego zacofania. Widoczne przekonanie o własnej zabawności nie szło w parze ze zrozumieniem cudzego do wcipu. Zdaną mi wymianę poglądów, kończy obszerna polemika zatytułowana przez Konińskiego Dwie mi się boję. Autor wskazuje na to, że oponent z jednej strony chce występować jako błazen, a z drugiej strony jako mędrzec zmieniający obyczaje Polaków. Cytuje i analizuje wypowiedzi mówiące same za na siebie. Następnie przedstawia swoje podejście do twórczości przeciwnika. Docenia poczucie humoru i przynajmniej niektóre skandalizujące prowokacje bojażeleńskiego, Niemniej dostrzega także jego ułomność. Polega ona na niezdolności do poważnego rozmawiania o podejmowanych tematach i ośmieszaniu wszystkiego. Wyda się na przykład w tworzeniu fałszywej alternatywy. Naukowcy bywają szaleni. Zdarza się też, że z perspektywy czasu wyglądają na szarlatanów. Weźcie pod uwagę na przykład dawniejsze przekonania uczonych lekarzy. Niegdyś wierzono, że o ile zdrowa, normalna kobieta autentycznie nie chce współżyć. O tyle stosunek płciowy nie może dojść do skutków. Matkę spostrzegano jako istotę manipulującą mężczyznami. W przyrodzie widziano uniwersalny mechanizm, nakazujący samiczce udawać obronę przed zalotnikiem, aby podnieść temperaturę aktu seksualnego. Bezpośrednie wyrażanie chęci współżycia przypisywano włącznie prostytutkom. Mniemania takie odezwały się w przedstawionym doktorze publicyście, gdy po rozbiorach w niepodległej Polsce w latach 30. XX wieku przyszedł czas na scalanie i reformowanie praw. W toku prac nad nowym kodeksem karnym pojawiły się różne pomysły. Niektóre z nich przypominały to, co już znano: ustawy w rozbiorze rosyjskim piętnowały czyny lubieżne, dokonywane bez zgody lub za zgodą opartą na nieświadomości, podstępie bądź przemocy. Przedwojeni specjaliści Rozumieli przednie rękoczyny lub wszelkie zetknięcie dwóch osób zmierzające do zaspokojenia seksualnego w sposób inny niż za pomocą normalnego stosunku płciowego. Pomimo tego, sądy wcale nie były zarane pozwami, nadużycia seksualne wykrywano rzadko i nieraz. Karano łagodnie. W trakcie postępowania domagano się od ofiar udowodnienia, że nie poprzestawały na sprzeciwie werbalnym i rzeczywiście stawiały opór. Jak w zarysowanym kontekście zachował się boj Żeleński, zasłużony działacz na rzecz świadomego macierzyństwa publicysta, uchodzący za wielkiego obrońcę praw kobiet. W tekście zatytułowanym Członie rządne i niektóre inne pokazał swoją prawdziwą twarz. Nie skrytykował postulatu ograniczenia, ścigania, gwałtu z urzędu do sytuacji z udziałem nieletnich. Sprzeciwił się temu, by kobieta w ciąży miała prawnie zagwarantowaną pomoc ze strony ojca dziecka. Oprotestował podwyższenie wieku świadomej zgody na stosunek płciowy. Pomstował na proponowane rozwiązania prawne wiążące gwałt, z brakiem wyraźnej lub dorozumianej zgody ze strony kobiety. Dostrzegł problem związany z ustaleniem rzeczy domyślnych przed sądem. Ale gdyby szczerze uznał prawdę, że panie trzeba oblegać i zdobywać, bo mają w zwyczaju udawać odrzucenie zalotów, to pisałby całkiem inaczej, wskazałby, że powszechnie przyjmowany sposób interpretowania zachowań młodzie pięknej, pozwala dowolny opór przedstawić jako udawany. Nie mówiłby o konieczności odrywania scen przed Trybunałem Sprawiedliwości i o śmieszaniu instytucji, lecz o bezsensie postępowania sądowego. I tak oto rzekomo bezprudny autor ukazał swój fałsz. Skłonności libertyńskie korygowała także fascynacja eugeniką. Publicysta w Feletonie zatytułowanym Nieco Pedagogii przed Wojną odwołał się do pseudonauki mówiącej o skutecznej hodowli człowieka. Wezwał do kastrowania niepełnosprawnych. Związki tworzone na przykład przez. Osoby głuchonieme uznał za gorsze, bardziej niebezpieczne od kazirodczych. Kamri Janicki, kontrowersyjny popularyzator historii, dawny redaktor naczelny internetowego portalu HistMag, Tłumaczy postawę ta dusza Boja w walce liberalnych, przedwojennych salonów, jeszcze nieprzewyciężonym zacofaniem i wszędobylstwem kultury gwałtu. Tymczasem jedno wydaje się całkiem jasne. Gdyby krytykowany publicysta myślał bardziej logicznie i uważniej przyglądał się literaturze, Prezentowałby odmienną postawę. Nawet jeśli istnieją wartościowe teksty europejskiej kultury, które mówią o zalotnikach i dziewczętach, czy też paniach, zmieniających zdanie, to zazwyczaj opowiadają one o przejściu od odmowy. Do dobrowolnej, jawnej zgody, a nie przemocy. Dlatego przyznaję rację Karolowi Ludwikowi Konińskiemu. Postępowość boja żeleńskiego kierowała go w stronę hedonizmu. A że wystąpiła ona u jednej z największych, byłowych gwiazd, Międzywojennego życia kulturalnego. Pokazuje jedno. Wbrew zapewnienia różnych mędrków, progresywizm potrafi błądzić, a prawica nie zauważać tego, co było. Do zobaczenia, do usłyszenia.